Dzisiaj opowiem Państwu, jak się w Ameryce Łacińskiej załatwia interesy, jak się negocjuje. Zarówno kontrakty wielkie, jak i takie całkiem małe interesiki polegające na przykład na tym, że chcemy wynająć przewodnika, który nas zabierze w góry. Posłuchajcie. Z tego, co mi proponowały foldery, wybrałem ofertę ostatnią. Była takim małym, koślawym druczkiem napisana jako najmniej atrakcyjna, najbardziej niebezpieczna i najdroższa. Bo była to dwuosobowa, piesza przeprawa z przewodnikiem, czyli ja i jeden Indianin, nikogo więcej. No i właśnie dlatego miało to w pierwotnej wersji kosztować aż $500. W wyniku długotrwałych i upartych negocjacji stopniowo ja i mój przyszły przewodnik spuszczaliśmy z tonu. No najpierw się dowiedział, że pochodzę z Polski, kraju Ojca Świętego, i to spowodowało obniżkę ceny o $100. Potem mu udowadniałem, że ze względu na świetną znajomość hiszpańskiego i wieloletnie doświadczenie w dżungli, podróżując ze mną będzie miał łatwo, nie jestem uciążliwy, tak jak większość turystów, nie pytam bez przerwy o wszystko. Kolejne $50 w dół. Potem uzgodniliśmy, że przewodnik chce się troszkę nauczyć angielskiego, bo większość jego klientów tego właśnie oczekuje, a ja mu zaoferowałem darmowe lekcje w czasie tej naszej przeprawy. No i znowu $50 w dół. Jeszcze te negocjacje troszeczkę trwały. Chodziło o to, że ja będę sam bagaże nosił, uczestniczył w gotowaniu. Tak czy siak stanęło na tym, że on mówi $300, a ja mówię 200. I zapada kompletny impas. Żadna ze stron nie jest gotowa już dalej popuścić. Zgadzaliśmy się tylko w jednym, że kompromis to jest słowo wulgarne i kulturalni ludzie tego słowa nie użyją. Do tego miejsca, no to chyba wszystko jest dla Państwa oczywiste, prawda? W ten sposób targują się ludzie na całym świecie. Psychologia zjawiska polega na tym, żeby się gdzieś spotkać, no a te nasze argumenty, że tam Ojciec Święty, że lekcje hiszpańskiego i tak dalej, to są tylko takie koła ratunkowe rzucane temu panu, żeby on mógł z honorem wycofać się z pierwszej ceny. No, on się cofa krok po kroczku i ustępuje pola i poddaje się w końcu pod warunkiem, że nie jest Latynosem. Latynosi nigdy na końcu się nie poddają. Będą się długo targować, aż do wykrwawienia, ale nie ustąpią. Dlatego w Ameryce Łacińskiej trzeba zastosować troszkę inną procedurę. Prawdziwi mężczyźni w latynoskiej kulturze macho nigdy nie ustępują. Walczą aż do całkowitego wykrwawienia. Na tym polega bycie honorowym, albo jak to woli honornym, że żaden uczciwy człowiek nie pozwala sobie na kompromisy. Skoro on mi skutecznie udowodnił, że nikt nie jest mnie w stanie poprowadzić samotnie w góry za marne $200, a ja z kolei udowodniłem jemu, równie skutecznie, że $300 nie zapłacę, bo mnie nie stać, pozostało się kulturalnie rozstać. Pozostało się rozstać, no ale po dwóch dniach wyczerpujących negocjacji okazało się nagle, że jesteśmy przyjaciółmi. Wspólna walka prawdziwych mężczyzn macho zbliża. Hiszpańskie słowo amigo, przyjaciel, to jest właśnie klucz do sukcesu w negocjacjach z Latynosami. Kto tego nie wie, kto nie zna tego klucza, wykrwawia się bezskutecznie w pojedynku, macho pojedynku. No i jedyne, co zyskuje na końcu, to mniej lub bardziej kulturalne rozstanie. Byliśmy zmęczeni targami, ale jednocześnie szczęśliwi, że ostał się jeszcze gdzieś na ziemi przeciwnik godny każdego z nas. Zostaliśmy braćmi broni. No i to pozwoliło nam przejść w tej grze psychologicznej na inny poziom rozmowy. Od tej chwili staraliśmy się pomagać jeden drugiemu. No tak jak się pomaga przyjacielowi, amigo. W jednej chwili stało się jasne i oczywiste, że on dostanie ode mnie to $300, no bo samotna ośmiodniowa eskapada przez góry musi tyle kosztować, a ja z kolei zapłacę mu zaledwie $200 i ani centa więcej, bo przecież mnie nie stać. Nie stać mnie na 300. Magia przyjaźni sprawiła, że zniknął konflikt interesów. W tej sytuacji nie było już się o co spierać. No z przyjacielem, czy będziemy targować o stówkę. Trzeba było tylko znaleźć sposób na to, by ta cenowa sprzeczność, 300, ale jednak 200, mogła zostać jakoś wcielona w życie.
musieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, kto ma tę stówkę zapłacić. No, banał. Skoro żaden z nas, czyli nie my, to wiadomo, że oni, prawda? Zostaliśmy przyjaciółmi, czyli los amigos. Rozpoczęliśmy więc zupełnie nową rozmowę na całkiem nowy temat. Mój przyjaciel, imieniem Wilson, zaproponował, bym wraz z nim jeszcze dwiema osobami poprowadził grupę turystów na kilkudniową wyprawę w góry. Moim podstawowym zadaniem miało być pełnienie roli tłumacza w czasie wszystkich postojów i we wszystkich ewentualnych sytuacjach kryzysowych. No bo Wilson nie bardzo znał angielski, a ja znałem hiszpański i angielski. Żeby wejść do tego interesu, miałem zainwestować $300 amerykańskich. Ale po wyprawie mieliśmy się podzielić zyskami w taki sposób, że ja dostanę $100 z zysków, no a pozostali wspólnicy wezmą sobie resztę. Przy okazji uzyskiwałem szczególne prawo do samotnego wymarszu na czele grupy na godzinę przed pozostałymi uczestnikami ekspedycji, czyli de facto szedłem sobie samotnie z moim osobistym przewodnikiem Wilsonem, przecierając szlak dla reszty peletonu, którego nie było ani widać, ani słychać. A w czasie postojów mogłem, jeśli byłaby taka moja wola, rozłożyć się obozem w odległości kilometra od reszty grupy. No czyli amigo, con amigo, zawsze się dogada. Wilson dostał swoje 300, a ja zapłaciłem tylko 200. 300, odjąć to $100 zysku na końcu wyprawy. Wilson prowadził kilkuosobową grupę turystów, a ja szedłem sobie sam. Tylko z Wilsonem i też miałem to, czego chciałem. Tak załatwiają interesy amigos, przyjaciele. Kiedy robisz interesy, duże czy małe, w Ameryce Łacińskiej, pamiętaj, że zamiast dogadywać się na poziomie czysto biznesowym, formalnym, lepiej jest przejść na poziom los amigos, troszkę jak w grze komputerowej. No i w ramach instruktażu zaprezentuję Państwu teraz taką wzorcową rozmowę z pewnym celnikiem kolumbijskim. Przyjechałem z Wenezueli, mówię do niego, i chciałbym uprzejmie prosić o wizę wjazdową. Jestem już wprawdzie dość daleko od granicy, no ale wie pan, nigdzie wcześniej nie udało mi się natknąć na działający posterunek imigracyjny. Zakończyłem z jowialnym uśmiechem. Doprawdy? Urzędnik uniósł brwi, popatrzył na mnie podejrzliwie, a ja w odpowiedzi tylko poszerzyłem uśmiech. Jesteśmy około 500 kilometrów od granicy, gringo. I co, żaden urząd po drodze nie był czynny? Poszerzyłem uśmiech jeszcze bardziej. No dobra, gringo, powiedział w końcu. Niech ci będzie, może to i prawda. Tam ciągle do nas strzelają, więc mogło się rzeczywiście przydarzyć, że nikogo nie było na posterunku. Opłata $10. Za co? Byłem kompletnie zaskoczony, bo po pierwsze Polacy nie potrzebowali żadnych wiz do Wenezueli, no tego mógł nie wiedzieć, ale po drugie wizy były bezpłatne. $10, gringo, mówi urzędnik. No ale za co? Tego dnia musiałem być bardzo zmęczony, no bo nie zauważyłem, jak on do mnie porozumiewawczo mruga lewym oczkiem. Za to, gringo, że cię nie zastrzelą i nie porwą w drodze z powrotem do Wenezueli. A także za to, gringo, że przez ciebie wpadł mi do oka pewien paproch, rozumiemy się? Aha, no, za to, proszę pana, to się należy tylko $5, mówiłem do niego. 10, 6, 10, mówię. 7, 10, gringo. Oj, bo wrócę sobie do Wenezueli, a pan zostanie z tym paprochem wokół, senior. Wkrótce potem zostaliśmy przyjaciółmi. A $6 dyskretnie zmieniło właściciela. Kto nigdy nie był w Ameryce Południowej, może być troszeczkę zdezorientowany, dlatego wyjaśnię. Latynosi uwielbiają się targować. To jest dla nich rozrywka taka jak dla innych ludów pokerek albo szachy, no po prostu czysta przyjemność i wcale nie jest najważniejsze, kto wygra, bo już sama potyczka jest miła. Zwycięstwo to jest taki deserek. Kiedy Latynos się z tobą targuje, to często wcale nie chodzi mu o pieniądze. Tak było i w tym przypadku. Gdyby urzędnik zażądał $50, no to byłaby prawdziwa propozycja korupcyjna. Ale skoro on zaczął od 10,
Było to raczej zaproszenie do gry, niż przymawianie się o łapówkę. No i ja z nim zagrałem w tę grę, a on był szczęśliwy, że może w ten sposób zapełnić nudę popołudniowego dyżuru. Na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie, co by było, gdybym ja zapłacił bez targowania od razu dyszkę. No, nic nadzwyczajnego. Pewnie dostałbym wizę, ale nie zyskałbym przyjaciela. A przyjaciele w Ameryce Łacińskiej przydają się bardzo. Nawet wówczas, gdy ich w ogóle nie znamy. Przyjaciele, amigos w Ameryce Łacińskiej przydają się bardzo, nawet wówczas, gdy ich nie znamy osobiście. Posłuchajcie teraz mojej rozmowy z pewnym panem, to znaczy z pewnym moim przyjacielem, którego nigdy wcześniej nie spotkałem. Przysyła mnie senior Ambrosio z urzędu celnego, mój przyjaciel. Tak mówię. Ambrosio, mój przyjaciel pana przysyła. Tak, mój przyjaciel. I mój. Mój też. No to czyli nasz przyjaciel Ambrosio. Nasz. A w jakiej sprawie przysyła pana mój i pana przyjaciel Ambrosio? W dyskretnej. A pan lata do dżungli na wojskowe lądowiska. Nie, nie latam. Tam teraz nikt nie lata, ale słucham dalej. No więc pan nie lata do dżungli, ale ja potrzebuję polecić. Najlepiej którymś z pańskich samolotów, którymi pan tam nie lata. Dodam jeszcze, zanim mi pan odmówi, że Ambrosio z urzędu celnego to jest mój dobry przyjaciel. No, dla moich przyjaciół zrobię wszystko, w końcu od tego są przyjaciele, ale to będzie kosztowało. Jestem przygotowany. Musi kosztować, gringo. Rozumiesz, przyjacielu, lot, którego nie ma. Takie rzeczy nie są tanie. Płaci się głównie za to, że samolotu nikt nie widzi. To jest bardzo złożona operacja logistyczna. Jasne, jasne. Ambrosio wspominał. Oni tam w urzędzie celnym też dość często nie widzą różnych rzeczy, prawda? Ambrosio mi mówił, że pan jest w tych sprawach prawdziwym ekspertem. Aż tyle mówił Ambrosio? No, może niekoniecznie wdawał się w szczegóły, ale ja jestem całkiem domyślny. No więc jak z tym samolotem, senior? Jutro o 6 rano pojadę pod pański hotel i zabiorę pana na lotnisko, przyjacielu. No tak, ale ja jeszcze nie zdecydowałem, gdzie się zatrzymam. Może mi pan poleci któryś z hoteli? No właściwie wszystko jedno, gdzie pójdziesz, amigo, bo i tak odeślą cię do El Vagabundo. To jest jedyny hotel, który się nadaje jako tako dla cudzoziemca. No a ponieważ wszystkie hotele w naszym mieście mają jednego właściciela, to obsługa nie ma problemu z odsyłaniem. Jednego właściciela? Tak, to jest twój przyjaciel, amigo. Ale przecież ja tu nikogo nie znam. No, to znaczy poza Ambrosio z urzędu celnego. Tylko, że on mi nie wyglądał na hotelarza. Znasz jeszcze mnie, przyjacielu, prawda? A ponieważ przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi, więc jesteś jak najbardziej moim przyjacielem, przyjacielu. Do zobaczenia jutro o 6 rano. Tak się, proszę państwa, załatwia interesy z przyjaciółmi w Ameryce Łacińskiej. Z nikim innym. Nie byłyby w ogóle możliwe, przynajmniej niektóre interesy. Albo kosztowałyby tyle, że nie byłoby nas na nie stać. Do usłyszenia, amigos.